Zenon Nowak, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Mam przyjemność rozmawiać w dniu dzisiejszym z panem Ryszardem Hołowatym z Jeleniej Góry, który walczy z zorganizowaną grupą urzędników. Nabył dom w 2006 roku, budując sobie przyszłość na stare lata. Niestety nie może z niego korzystać. Panie Ryszardzie. Tak, w 2006 roku kupiłem z przetargu od Jeleniej Góry kamienicę. Na początku wszystko było jak należy, do czasu pierwszego telefonu od urzędnika, który proponował mi współpracę jako urzędnik, aby monitorował moje dokumenty i informował mnie na bieżąco, co mam do zrobienia, abym mógł dostać pozwolenie na budowę. Niemniej jednak odmówiłem tego, bo to jest urzędnik. Z urzędnikami się nie współpracuje, tylko korzysta z ich wiedzy i pracy, którą robią dla nas. Niestety odbiło to mi się czkawką i zaczęły się schody. I co było dalej? Dostał pan pozwolenie na budowę, na rozbudowę. Ten dom jest stary i on był pod ochroną konserwatora zabytków. Czy dostał pan informację, że nie podlega tej kontroli? No, ja go kupiłem, gdy budynek nie był objęty konserwatorem. Styl działania urzędniczy jest taki, że z czasem, w toku uzyskania pozwolenia na budowę, zaczynają się tak zwane schody, sypanie prostego piachu w maszynę, którą się po prostu nie przejdzie. Dodawano mi różnego typu kolejne dokumenty do uzyskania, aby to wszystko złożyć do kupy i żebym dostał rzeczywiście te pozwolenie na budowę. Wszystko pokonywałem, wszystkie kropki, przecinki, notabene, które były tak samo gdzieś tam podglądane i wyszukiwane, aby tylko ten czas się maksymalnie przesuwał do czasu wejścia planu przestrzennego w życie, który wszedł. Oczywiście przy tym planie dostałem informacje od urzędnika, takowy też byli, z dobrym sercem, którzy informowali mnie, co się dzieje z moimi dokumentami. I przy mojej interwencji z firmą z Wrocławia, która to wykonywała, po raz pierwszy dopiero dowiedziała się, że ja istnieję, że mój budynek istnieje, tak samo, który powinien być wzięty pod udział do dokonania tego planu przestrzennego. No niestety w pierwszej fazie tego nie zrobiono. Po mojej interwencji u prezydenta miasta, pana Zawiły, za państwowe pieniądze po raz drugi zrobiono te plany tylko dla mnie i dla sąsiada, poprzez co zalegalizowano jego samowolkę, na którą mu pozwolono, a o której ja się dowiedziałem w dzień przejęcia kamienicy po przetargu. Także budynek został mi sprzedany z obciążeniem budowlanym dwóch typów, gdzie doszło do konfliktu międzysąsiedzkiego. To jest normalne, Kargul i Pawlak, tak, nic nowego, ale po prostu zostałem wprowadzony w błąd. Ale też muszę powiedzieć, że współpraca na terenie Jeleniej Góry wszystkich organów, którzy są wplątani, zamieszani w tą całą aferę korupcyjną, bo tak to nazwę, trzeba dołączyć w pierwszej fazie tak samo notariusza, u którego podpisywałem akt notarialny, który w roku 2010 poinformował mnie pisemnie, że miasto wprowadziło mnie w błąd, sprzedając mi tą kamienicę, gdyż ja kupiłem kamienicę i grunt pod nią jako właściciel, któremu nie wolno nic narzucać, a w dokumentach zostało to zapisane, notarialnych, że jest to wieczystość, więc wprowadzono mi kaucję. Jeżeli w ciągu 3 lat nie wykonam tej inwestycji, będę musiał płacić kaucję, na którą obecnie z przyczyn, jak to się mówi, rodzinnych, rozwodu, do którego też doszło, jest sprawa w toku po raz drugi w Jeleniej Górze, która się 4 lipca odbędzie.
Zobaczymy, jaki będzie efekt z tego i wynik, kiedy ja będę rozmawiał od początku na ten temat. I mówię, ten zapis jest nielegalny, pogwałcenie konstytucji. Artykuł 50 konstytucji, który daje panu gwarancję nietykalności pana domu, mieszkania. Tak, i wydaje mi się, że też jest nietykalny pan prezydent miasta, były prezydent miasta, gdyż pan Zawiła, gdyż prosto w oczy mi mówi, że on zrobił to nielegalnie i robi nadal nielegalnie, zapisując tam jakąś umowę z właścicielem, nie wieczystym, tylko właścicielem, gdyż będzie pranie pieniędzy, jak tak to określił, jest to czarne na białym. Przyznaje się, że robi to nielegalnie, a dalej jest to tworzone do dnia dzisiejszego. Dobrze, mówi pan o działalności korupcyjnej, więc w pierwszej kolejności oprócz Centralnego Biura Antykorupcyjnego powinien pan złożyć zawiadomienie. Ja bym proponował od razu do Prokuratury Krajowej w Warszawie, bo oni wtedy zgodnie z właściwością będą mieli nadzór, a jeśli mówimy tu o zorganizowanej grupie, to będzie to musiała prowadzić tylko i wyłącznie prokuratura okręgowa, a nie prokuratura rejonowa. Tak, zgadza się i to też właśnie zrobię w tym czasie teraz kolejnych dwóch tygodni, półtora tygodnia, przepraszam, gdyż jak wejdę na salę sądową, to oni po prostu muszą wiedzieć, co już się dokonało i zobaczymy, czy to w ogóle w jakiś sposób ich ruszy, zatrzyma względem mojej kamienicy, mojej całej rodziny, przez którą kamienicę straciłem tą rodzinę. No niestety doszło do rozwodu tak samo bolesnego i długiego okresu, gdzie wyłączyłem z obiegu sędziego, który prowadził moją sprawę rozwodową, bo notabene nie wiem, jak to się wydarzyło w Jeleniej Górze, prowadził tę sprawę o kamienicę. Jak to jest możliwe, że jeden sędzia prowadzi dwie sprawy, więc dostał wszystko na talerzu, gdzie ja z moją byłą żoną zaczynam się kłócić, użerać, jak to przy rozwodzie niekiedy bywa, tak? A on ma wszystko, jak to się mówi, na talerzu i korzysta z tego, wkładając nam swój piach między naszą maszynę podczas sprawy o kamienicę. A czy nie odniósł pan wrażenia, że ktoś chce pana majątek w postaci tej kamienicy przejąć, doprowadził do tego, że ona ulega permanentnie zniszczeniu? Pokażemy też naszym widzom, w jakim stanie jest dzisiaj ten budynek, po to, żeby ktoś później wszedł i na tym miejscu wybudował nowy dom i oczywiście odcinał od tego kupony. Mam od samego początku takie wrażenie, gdyż gdy dokonywano po raz drugi za państwowe pieniądze plan przestrzenny dla mojej kamienicy i dla sąsiada obok, który za darmo miał w dziwny sposób zalegalizowaną swoją samowolkę, to oglądając ten plan przestrzenny doszedłem do wniosku, że tutaj chyba brakuje mi, nie wiem, okularów albo widoczności, znaczy mówię okularów mocniejszych albo widoczności, gdyż vis-a-vis mojej kamienicy z planu przestrzennego znikły dwie wielkie kamienice, gdzie ludzie mają swoje dobytki wykupione na własność, inwestują w nie, zaciągają kredyty na te inwestycje i tak dalej, a raptem tych budynków na tym planie przestrzennym nie ma, więc nie wyobrażam sobie, że firma, która dokonywała tego planu, wykonywała ten plan, no zapomniała o dwóch wielkich budynkach. Więc uważam, że to jest po prostu podniszczanie mojej rodziny, mojego dobytku, abym się wykruszył z tego miejsca, bo komuś rzeczywiście na tym bardzo zależy. Dostawałem też telefony. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to zacznę rozmawiać nie tylko ze swoimi dokumentami, ale też nazwiskami wszystkich urzędników, którzy i w jaki sposób działali przeciwko mojej osobie. Na tak, których prokurator znajdzie wszystkie osoby i tak dalej, ale powiem panu, że na sprawach sądowych, które się odbywały o tematyce mojej kamienicy,
No niestety musiałem to ja się zatrudnić bez innej pomocy, gdyż sędzia nie mógł znaleźć świadków, urzędników byłych, których chciałem wezwać na świadków. I chodziłem po prostu po tych urzędnikach, po domach, których gdzieś tam podowiadywałem się, gdzie mieszkają, pobierając wcześniej zawiadomienia o wstawiennictwie. Sąd wydawał mi za te wstawiennictwo, a ja chodziłem jak listonosz po ludziach, aby ich znaleźć, bo sam sąd nie potrafił ich znaleźć. Ale to jest karygodne. Natomiast, panie Ryszardzie, ja proponuję od razu tylko i wyłącznie zawiadomienie. Prokuratura Krajowa łącznie z wnioskiem o wyłączenie ze względu na matactwo i poplecznictwo prokuratury i sądu w województwie dolnośląskim. Ta, którą pan kupił, była w bardzo przyzwoitym stanie. Ma pan zdjęcia ze stanu, który wtedy był. Natomiast to, co się dzieje dzisiaj, wygląda fatalnie. Ta kamienica była w tamtym stanie kupiona tuż po wysiedleniu ludności z miasta. Było wykonane nowo pokrycie dachu, kominy i ona mogła stać wieki, ale zasada w Jeleniej Górze jest taka, że dopóki coś jest państwowego, to jest zabezpieczone na zasadzie niewybitej szyby, bo tylko można sobie tak to określić. Nie trzeba tam nic więcej murować, zabezpieczać deskami, płytami i tak dalej. I wszystko to stoi, dopóki jest państwowe. Jeżeli dany budynek przechodzi na własność prywatną, raptem się dzieją cuda po prostu. Jeżeli widzą, tak jak w moim przypadku, ja mieszkałem na stałe w Austrii i no, przyjeżdżałem w różnych okresach, doglądając to wszystko i tak dalej, no to raptem widzę, że jest pocięty cały dach, jak nożem między deskami, całe pokrycie, więc tego nie uratuje, to już po prostu pewnego dnia widzę, dach leży w środku. Na obecną chwilę latałem nad domem dronem, widać to wszystko z lotu ptaka, jak to wygląda. No jest fatalnie. Nie podam teraz daty, w którym roku to robiłem, ale sąsiad, który mieszka tam obok mnie, ma weterynarstwo. Podał mi, że tam coś mu na głowę spada ze ściany, więc wystąpiłem do pana prezydenta o zajęcie pasa. Prawidłowo tak to się dokonuje. Niestety, gdy przyjechałem usunąć jego donos, postawił pod murem z mojego budynku, ale na jego parceli, samochód osobowy, uniemożliwiając wejście i usunięcie tych problemów, o których pisał sam do urzędu. Stał kilka metrów dalej w asyście swojego adwokata. Na moją prośbę ani Straż Miejska, ani nadzór, ani policja, która wszyscy byli obecni na miejscu, nic nie pomogło. Gdyby to było w Austrii, to by go wywieźli w 3 minutki. Jeszcze dostałbym ze 3000 euro mandatu kary za tą całą procedurę, gdyż pan prezydent miasta sam mnie wyrzucił w okresie grzewczym na ulicę i pozbawił miejsca zamieszkania, nie interesując się o tym, że wyrzucając mnie, powinien mi dać mieszkanie. Bo mnie wyrzuca wtedy, kiedy jest zimno na dworze. Nie? Mnie interesuje go. Bardziej chyba go interesuje jego pies w domu albo rodzina jego, niż to, co się dzieje wkoło. Nie? I pani Jasiakiewicz doprowadziła do tego, że niby nie miała z nikim kontaktu, posiadając mój adres mailowy, gdzie chodzę po urzędzie regularnie, płacę podatki do dzisiejszego dnia, nie mam zadłużenia, nie mam zadłużenia w banku, nie mam zadłużenia w urzędach. Jestem po prostu bez długu, tak? Ale się morduję z tym, że niestety człowiek pracuje tylko na adwokatów, gdyż musi się bronić z tego wszystkiego. Panie Ryszardzie, nie będziemy też zanudzać naszych słuchaczy. Ten system tak działa. Każdy mężczyzna, który pracuje na
w jakiś sposób na swoje życie, osiąga taki szczyt w tych wieku 40 lat, później myśli już o przyszłości, kiedy wejdzie w wiek emerytalny. I to jest standard. Rozwód, następnie różne osoby polują na pana wytworzony majątek. Nie jest pan pierwszy i ostatni, ale te działania muszą być natychmiastowe ze z pana strony. To jest zawiadomienie do prokuratury, do CBA, a oczywiście ten nasz wywiad też dołączymy jako materiał dowodowy w sprawie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i tą walkę o tron w życiu nie odpuszczę, jak ją oni zaczęli. Dziękuję bardzo.